Dobry wieczór, kochani. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat taki dość dziwny. Wiecie, że w Biblii jest taki werset, którego częścią jest zdanie, które brzmi bardzo dziwnie dla nas: Nie ma Boga. Tak, takie zdanie jest w Biblii. Psalmista powtarza to trzykrotnie w Psalmie 10, 14 i 53. Raz jest to bezbożny, a dwa razy głupi. Trzykrotnie. Bóg wskazuje nam na kogoś, kto mówi nie ma Boga. I to jest ciekawe, tak sobie pomyślałem, że Pan Bóg dopuszcza, że ktoś może to powiedzieć. Że człowiek sobie może powiedzieć, nie ma Boga. Nie porazi go błyskawica jakaś, grzmot z nieba. Nie padnie trupem. Może to powiedzieć. Bóg również, kiedy człowiek to mówi, nie wiem, nie zaczyna znikać, nie zaczyna być mniej Bogiem niż był do tej pory. Jeśli już to bardziej po ludzku, spoglądając na to, odważy się powiedzieć, że. Jeśli tak można o Panu Bogu powiedzieć, że mu przykro, że go w jakiś sposób z tego serce boli. Po prostu przykro mu. Przypomina to trochę sytuację, gdzie małe dziecko krzyczy w twarz ojca: Już się nie kocham i ty mnie nie kochasz, nie będę z tobą rozmawiał, jesteś niedobry, bo, bo coś tam. To nie sprawia, że nie wiem, tata, czy rodzic, czy mama stają się mniej rodzicem. Raczej sprawia smutek, może trochę irytację, nieposłusznego malucha, jego głupiutkim właśnie zachowaniem, które jest wynikiem chwilowej odmowy czegoś, co chciał. Skoro nie mogę mieć tego, co chcę, to i rozpoczyna się. Zaden rodzic. Cztery tygodnie później, kiedy na przykład dziecko zachoruje, nie wypomina mu, a pamiętasz, cztery tygodnie temu pod sklepem, albo pamiętasz, cztery tygodnie temu nie chciałeś sprzątać pokoju, nie pójdę z tobą do lekarza? Nie. Miłość mądra jest dojrzalsza niż głupiutkie marudzenie. I nikt nie przypomina tamtego argumentu. Tamto przeminęło. A miłość, jak już to powiedziałem, jest dojrzalsza, ona trwa, ona jest. Że głupi w sercu swoim nie ma Boga. Słowo Boże pozwala nam się zmierzyć z rozmyślaniem na temat takiego właśnie zdania. I to słowo głupi tutaj nie jest jako, nie wiem, epitet, no jakoś go trzeba nazwać. Bóg się tak zdenerwował, że nie wiedział, jakie słowo użyć, no to użył słowo głupi. Nie. To słowo ma tu swoje znaczenie. Coś oznacza, jest dla nas jakąś nauką i ostrzeżeniem. Bóg nie rzuca nie, niepotrzebnymi epitetami, nie wyzywa ludzi, nie ubliża im. To nie jest w Jego naturze. Jakoś w ogóle czujemy to, że, że On by tak nie postąpił. Głupi, głupota. Wszyscy trochę znamy ją z autopsji. Ile głupich rzeczy w życiu ja zrobiłem? Ile razy głupio coś powiedziałem? Ile razy to uczynię? Kim jest głupi? Czym jest głupota? Tak, z definicji patrząc, to głupota to brak poznania, albo głębiej brak używania poznania. Głupi, zgodnie z definicją słownika to jest dla mnie ciekawe i nawet też odkrywcze, kiedy zacząłem się temu przyglądać, to ograniczony, naiwny, łatwowierny, kłopotliwy, bez sensu, bez znaczenia. Słyszeliście to? Ograniczony, naiwny, łatwowierny, kłopotliwy, bez sensu, bez znaczenia. Czy to nie są określenia względem kościoła czy chrześcijaństwa? Czy. Ktoś nie potraktował tak ciebie, kiedy uwierzyłeś w Pana Jezusa? Bóg mówi, że głupi, że w sercu nie ma Boga. Naiwny jest, łatwowierny, kłopotliwy dla swojego własnego życia, nie ma sensu i nie wnosi w swoje życie znaczenia, patrząc przez definicję z drugiej strony. Ale jeszcze raz mówię nie po to, Odwiedzam Was wirtualnie, co prawda w domu, aby komuś ubliżać, czy nawet mówić o tym. To nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, by coś zrozumieć z Biblii, czegoś się nauczyć. Gdy przestajemy używać mądrości tego świata, stajemy się głupcami. Przestajemy nimi być, kiedy sięgamy po mądrość Boga. Innymi słowami, po co ja mam mówić, Biblia, to lepiej powie, jeśli ktoś spośród was nie ma, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim. By posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane on udaremnia zamysły przebiegłych, lub także wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Czytałem z pierwszego Koryntian, trzeci rozdział, osiemnasty do 20. To nie jest tak, że na świecie nie ma nic mądrego. Problem jest w nas. Na świecie są mądre rzeczy. Na świecie pływają statki, latają samoloty. Stoją przepiękne konstrukcje. Lekarze zastanawiają się, jak nas leczyć. Mamy dość gałęzi wiedzy, matematyka, chemia, fizyka, przedmiotów i tak dalej. Problem. Często nie potrafimy użyć tego, co już wiadomo, co jasne, co logiczne, co dobre, co pożyteczne. A więc chcę coś o głupocie ważnego teraz powiedzieć. Głupota. Nie jest brakiem wiedzy, jest brakiem umiejętności wykorzystania tego, co wiemy. Głupota nie jest brakiem tego, że o czymś nie przeczytałem. Że, że w sensie, że nie czytałem o czymś, nie wiem o tym. Bardziej jest, kiedy myślę, że mogę sobie postępować po swojemu i lekceważę to, co wiem. Stąpam wtedy po cienkim lodzie. Wiem, że cienki, wiem, co się może stać. Głupi mówiąc, nie ma Boga, też tak żyje. Księga Przysłów 26,11 mówi: jak pies wraca do tego, co zwymiotował, tak głupiec powtarza swoje głupstwa. Brzmi dla nas dość nieprzyjemnie ten werset. Ale tu w Księdze Przysłów jest dla nas też takim pouczeniem, po pierwsze, czy sam tego wiele razy nie robiłem, po drugie, czy chce się czegoś nauczyć i nie wracać do tego, co było głupie. I znów bolało. Człowiek, który kieruje się tylko swoimi zmysłami, nie przyjmuje Bożych rzeczy, ponieważ są dla niego głupstwem naucza nas słowo. Bo należy je duchowo rozsądzać, mówi pierwszy list do Koryntian. 2:14. Ten krąg łamie wpuszczenie do niego Boga. A więc nie chodzi o to, co wiem. Wiedza jest w jakiś sposób ludzką rzeczą, ale my wierzący wiemy, że mądrość pochodzi od Pana. Kiedy poznajemy Boga, zobaczcie, Bóg też nie wymaga, abym Go jakoś bezmyślnie przyjął. Bóg nie powołuje ludzi bezmyślnych. Bóg chce się również objawiać. Chce, abym go poznawał. I znowu głupotą będzie poznać o Bogu różne prawdy i nie wykorzystać. Taki głupiec jest takim samym głupcem, jak ten, który odrzuca w ogóle poznanie Boga. Bo nawet w wypadku Pana Boga nie starcza wiedza. Można mieć, nie wiem, wysoki tytuł z teologii. Można być bardzo uczonym człowiekiem. W sensie właśnie wiedzy. Ale mądrość pochodzi od Pana. Jest darem. Stąd bywają ludzie z tytułami, którzy delikatnie mówiąc, robią głupoty. I bywają ludzie prości, którzy poruszają nas swoją mądrością. Ludzie prości czasami nie mają może tyle wiedzy, ale to, co mają, połączone z mądrością, która pochodzi od Boga, pozwala im pięknie tego używać. Człowiek odrzucający stwórcę, a więc tego, który świat stworzył i najlepiej mógłby ten świat serwisować, bo producent najlepiej serwisuje produkt, a Bóg jest stwórcą świata. Popełnia się wtedy głupstwa, gdy się to odrzuca. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla kogo? Dlatego, kto ginie. Inaczej to mogę powiedzieć dla, tek, dla tego, kto, dla kogo nie ma Boga. On ginie, nie ma dla niego Boga. Brak mu poznania Bożych dróg wyjścia z sytuacji. A krzyż jest taką drogą, i dlatego patrzy na Niego i mówi: To głupota. Tak myśleli ci, którzy stali pod krzyżem i śmiali się z Pana Jezusa. To był ostatni sposób, w jaki zwyciężyliby w największej bitwie życia. A On zwyciężał w największej bitwie wszechświata. Nieuwzględnianie poznania Boga według Słowa Bożego to plan głupstwa, głupca. Księga Przysłów 24:9 mówi, że już sam plan głupca to właśnie grzech. Grzech znaczy chybić celu. Grzech znaczy nie spełnić celu, który dla twojego życia ma Bóg. Bóg po coś nas stworzył. Bóg ma dla nas powołanie. Bóg nadaje Sens swojemu stworzeniu. I Remiasz w 10 i 51 rozdziale pisze o głupocie bałwochwalstwa na przykład. Kiedy człowiek po swojemu, czyli bez poznania Boga rozwiązuje religijny problem swojego życia. No bo jakaś tam pustka w nim jest. Do czegoś się ch niektórzy chcą modlić. Inni tego nawet nie nazwą modlitwą, ale, ale mają pustkę, którą chcą czymś wypełnić. I na przykład... Głupota bałwochwalstwa polega na tym, że człowiek modli się do czegoś drewnianego, pozłacanego, ozdobionego klejnotami, perłami, ozdobione, postawione w ważnym miejscu. Ale ta rzecz ciągle bardziej wymaga naszej troski, niż może ona się zatroszczyć. Ta rzecz wymaga, aby zmieniać i przenosić ją, wycierać z niej kurz, dbać o nią, starzeje się, trzeba ją remontować. Ona nie ma... Nic wspólnego z Bogiem. Brak okazywania jej czci prędzej wywoła gniew wyznawców, którzy się do bałwana modlą czy do jakiegoś figurki czy rzeczy niż bóstwa w cudzysłowie, które za tym by stało. Przykład mamy z wielką Artemidą Efeską w dziejach apostolskich. W gniewie potrafili wiele godzin krzyczeć, gniewać się, złościć się, że apostołowie mają jakiegoś nowego Boga, że, że głoszą Ewangelię, ale sama Artemida, nie mamy zapisu, że gdzieś rozległ się jej głos. Bóg jest jedynym Bogiem. Mądrością jest go poznać. Mądrością jest skierować swoje serce ku niemu. Albo inną głupotą, o której mówi Biblia, jest zachłanność. Kiedy człowiek w Ewangelii Łukasza, na przykład w XII rozdziale myśli, że Jego życie jest pełnią, kiedy już wszystkiego nazbierał. Bóg mówi to głupota. Bo cel Twojego istnienia jest inny. I moje drogi tutaj są zupełnie inne, albo chociażby właśnie wielomówstwo, gadatliwość, przerywanie innym. Takie codzienne sprawy w naszym życiu. Również Biblia określa je jako głupotą. Księga Kaznodziei, 10 rozdział, 12-13 werset. Nie mam czasu tego wszystkiego czytać. Zerknijcie sobie. Albo przypowieści 18-13. Tego to głupota może zabrać miejsce naśladowania Boga w naszych dyskusjach. Głupotą też Biblia określa gniew. Mieszka w sercu głupców, mówi Biblia. Nie powinien w nas mieszkać gniew przecież. Przecież jestem świątynią Ducha Świętego, a nie składem pretensji i gniewu. Pamiętam, jak kiedyś postanowiłem zmierzyć się z taką książką. Pamiętacie, Bóg urojony? Poruszyła kręgi chrześcijańskie. Tak zwani ateiści myśleli, że oto flagowa ich książka. Niektórzy chrześcijanie mówili mi, że oto w tej książce człowiek próbuje podważyć Boga. A no więc zmierzyłem się z lekturą i zdziwiłem się. Książka nie była o Bogu. Była o tym, że ludzie religii, kościoły, ogólnie religia jako taka i ci, którzy je wyznają, niosą rozczarowanie i, i robią problemy. Tak przynajmniej twierdził autor. Użył swojego wysokiego wykształcenia ów biolog, uczony, aby powiedzieć jeszcze raz to, co wiedziałem. Że sama wiedza o Bogu, sama religia do nikąd nie prowadzi. Bóg to przed nim powiedział. I oczywiście temu sprawiedliwi autorze go nie czci i tak dalej. Ale po lekturze poczułem właściwie więcej sympatii do autora, jeśli... Możecie tak z sercem mnie zrozumieć, co mam na myśli. Zrozumiałem, że to kolejny człowiek, dla którego Bóg ma cierpliwość, ma miłość, daje mu czas i na pewno chciałby mu się objawić jako osoba. Książka o takim Bogu nie mówi. Bardziej mówi, że studiując historię czy patrząc wokół, nie spotkało go nic dobrego ze strony ludzi, którzy o Bogu mówią. To nie tylko jego doświadczenie przecież. Może to błędne, ale takie ja miałem odczucia po tej książce. Jeszcze raz chcę tu, do, do czego zmierzam. Tajemnicą mnie jest wiedza. To nie to, co wiemy. Tajemnicą nie jest wiedza. Wiedzy nie brakuje na świecie. Historia kolejny, kolejny raz pokazuje nasze błędy. Czy nam brakuje wiedzy? Czy nie mamy książek historycznych, żeby zobaczyć, że znowu świat zmierza w złym kierunku? Czy nie mamy nauki, żeby zobaczyć, że wkrótce możemy mieć wyłączoną wodę w ciągu dnia? Czy nauka nam nie mówi, że być może wkrótce na wybrzeżu domy będą zalane przez podniesiony poziom oceanów i trzeba się być wy wyprowadzić i znowu ludzie będą mówić, no kto by to pomyślał, jak to się mogło stać? Tak jak w obecnej sytuacji z wirusem. Wiedza dawno o nim mówiła. A więc wiedza to jest jedno, ale nasze postępowanie to jest to, co określa, czy ktoś jest głupi, czy mądry. Mamy słowo Boże. Możemy wiedzieć. Wiecie, wiedzieć i postępować według tego to jest to, co podoba się Bogu. On mówił, że każdy, kto słucha Jego słów, będzie przyrównany do męża mądrego. A kto nie słucha, do męża głupiego, bo mądry zbudował swój dom na skalę. Posłuchał, co mówi Bóg, i w tym była jego mądrość. Tamten właściwie wiedział. Tyle, że zbudował na piachu. Fajnie się budowało, łatwo szło do przodu. Ale gdyby, nieraz to powtarzam, w życiu świeciło zawsze słoneczko, to można by właściwie namiot sobie na działce postawić. No bo nigdy nie potrzebne by było coś bardziej trwałego, o ileż bardziej w życiu potrzebujemy budowy na skalę. Bóg objawia się, mówi, jak to zrobić. Mówi, jaka jest Jego rola w tym, Jego zbawienie, Jego posilenie, Jego mądrość. Wiedza i poznanie są dostępne. Czy będziemy chcieli się? Być temu posłuszni, się temu podporządkować. To określi naszą mądrość lub jej brak. To chyba tyle. Zostańcie z Bogiem. Miłego wieczoru. Pomyślmy o naszym posłuszeństwie. Amen.